No są problemy z wynajęciem rynku. No wie pan, ile to jest załatwiania? No samo wynajęcie toalet to jest po prostu cały dzień chodzenia. No co pan, Baranowski? A jeszcze musieliśmy podpisać specjalne oświadczenie, że nasza przysięga nie ma nic wspólnego z Paradą Równości. A nie ma? No nie ma, no. Dobrze. Co więcej, okazało się, że tego samego dnia, kiedy planowaliśmy naszą przysięgę, tak? Właśnie rozpoczyna się na rynku giełda narciarska. Nie! Tak! To diabła! No. Co robimy? No, proponuję przełożyć przysięgę na dzień po giełdzie, czyli 24 marca. Dobra, dobra. Niech tak będzie. No. A, jeszcze jedna sprawa. Tak? Przyszli do pana ci chłopi, co to pani chce do armii wciągnąć. A. Ci, co żywią i bronią. Dobrze. Puszczaj ze świetli! Staśku, ja cię puszczaj. Proszę. No ale gdzie ty mnie leziesz? No co? Ja cię proszę, no gdzie ty mi będziesz jechał? A puszczaj ty mnie, głupia babo! Guza, szukasz... A wiem, po co ty na tę wojnę leziesz, wiem! Po co? Możeś się naczytał, że tam można bezkarnie gwałcić! Co? Halo? Pójdźcie do tam. Centralo. O Jezu, pan Moniuszko. Nie Moniuszko, tylko Kościuszko. Cześć. Mój żelandol. Cześć. Wszystko przez ta kosa, no. No mój nowy żelandol kupiłem, no i... Przepraszam, panie Moniuszko. Prasa, no. Diabła, tak to wpuścić chamstwo do pałacu, no. No dobra, no, jakoś to może się tam załata, no dobra. Uważajcie z tymi kosami, barany. Baranowski, uważaj też. Słuchajcie. Nas, arystokrację i was, chamstwo. Tak, chłopstwo. Zawsze dzieliło bardzo dużo. Jak mówił poeta? Baranowski? Poeta mówi, panie naczelniku, są w ojczyźnie rachunki krzyw i obca dłonik też nie przekreśli. Tak, no i tam dalej to się wszystko rymowało, miał dużo zwrotek. Nie o to chodzi. O co chodzi? Chodzi o to, że chcemy z wami wspólnie rozpocząć insurekcję. Co takiego? Głuchy jesteś, ciemniaku? Proszę? Towarzyszu broni. A pan powiedział ciemniaku, słyszałem. To było obraźliwe. Nie. Pan naczelnik powiedział powiedział ciemniaku, ale chodziło mu o cichociemnego. Tak. To jest taki rodzaj żołnierza, taki cichociemniak. Taki. A, elitarna jednostka. A ta insurekcja, to inaczej drutowanie świń? To inaczej powstanie. Czemu to się nie nazywa powstanie, tylko insurekcja? No powstanie to takie powstanie. Każdy głupi potrafi wzniecić. A insurekcja! No to piękne słowo. No ale insurekcja to głupi pomysł. Czemu? No bo zaborców jest trzech, a my są jedni. A trzech na jednego to banda łysego. Przecież zgniotą nas jak robaka. Nie dyskutujmy o tym teraz. Jak to nie dyskutujmy teraz? To kiedy? Na tym polega specyfika polskich powstań, że o takich sprawach rozmawia się później. Już po wybuchu. Na razie się cieszymy. Ale powstanie w takich warunkach nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego? A dlatego, że na zrzuty lotnicze nie mamy co liczyć. Jest XVIII wiek. Ameryka jest daleko, Anglia i Francja jak zwykle nie ruszą palcem i o. Tak, my znowu pobędziemy z tymi kosami na armaty jak te głupole. Chodź, Staśku, albo Guza ci to pokażę, chodź. No. Czapkę do gaszenia lądu polecę, się znowu przepalę. No nic z tego nie będzie. Chodź. Nie, no jakoś to będzie, no. Jakoś to będzie, to wyjątkowo mało precyzyjny plan. Idziemy. Tak. Idziemy. No spójrzcie, poczekajcie. Co? Przecież dogadamy, porozmawiajmy jak Polacy z Polakami. Posłuchajcie. No przecież, no dogadajmy się, no przecież ja mogę pójść na pewne ustępstwa, mogę się zastanowić na temat zniesienia pańszczyzny. No. Dobra, ale jeszcze żądamy cen gwarantowanych i dopłat do paliwa rolniczego. Wygadany ten jest. Kto to taki? Wincenty Leper. Karany. Karany za co? Za napad z bronią w ręku. No to, no dobrze, no możemy się tak dogadać, no niech tak będzie. Zawrzyjmy koalicję, niech to się nazywa, no nie wiem jak...
Może pakt stabilizacyjny? O, dobry pomysł, Barowski, bardzo dobry pomysł. No to kiedy to powstanie? Powstanie, kiedy powstanie?